mówię. Skąd się one wzięły? Pojawiły się wraz z pojawieniem się trudnej sztuki współczesnej, bo okazało się, że jeżeli teraz jesteśmy w różnych galeriach sztuki współczesnej na świecie, czasami widzimy dziwne rzeczy. Na ogół widzimy dziwne rzeczy. Zdarzało się, że artyści robią takie swoje dzieła, które czasami przypominają też jakieś przypadkowe sytuacje. Czasami zdarza się, że dziełem sztuki jest jakaś kupa gruzu, czasami jest to jakiś przecinek na ścianie, ewentualnie jakiś dziwny przedmiot umieszczony. No, wielokrotnie zdarzało się i mnie, i wielu osobom. Ostatni raz w Poznaniu chyba, w Starym Browarze, była wystawa sztuki współczesnej, bardzo fajna. I chyba pół godziny oglądałem taką skrzynkę do bezpieczników, która była obok takich, też takich płaszczyzn i bardzo mi się ta skrzynka podobała. Nawet się zapytałem o tam ochrony, kto jest wykonawcą tego dzieła sztuki. I była to jakaś firma właśnie elektryczna, która to wykonała. Także też Witek Pasera opowiadał mi, jak gdzieś tam w Berlinie oglądał klimatyzator, czy różnego tego typu rzeczy. No tu akurat nie mamy tego typu jakichś kontrowersyjnych, trudnych do odbioru prac. Może jedyną taką pracą, która zafascynowała naszego prezydenta, to była praca właśnie pana Janusza Janczego, która no, wyrywa się właściwie, tutaj można powiedzieć, jest jedną chyba z najbardziej kontrowersyjnych prac. Tym bardziej, że znam jego twórczość dosyć dobrze. Wiem, że u początku swojej twórczości, a jest absolwentem rzeźby, tworzył gigantyczne, ciężkie, metalowo-drewniane rzeźby, z których czasami śmialiśmy się, że są dobre na zimę. Bo jak zabraknie opału, zawsze można się dzieło sztuki spożytkować i jako na energię przerobić. No tutaj właściwie też ktoś przerobił na energię wcześniej chyba pomidorki, które były na tych nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale są takie chyba te, takie coś zielone. Szypułki, o. Ale jest to kolejna praca, kolejny udział pana Janusza, który zawsze wzbudza duże zainteresowanie, kontrowersje i myślę, że mógłby normalną rzeźbę zrobić, czyli jakiś akt siedzący na krzesełku sobie, ale tego nie robi, a wiem, że potrafi. Ale myślę, że też jednym z kluczem do sukcesów dzieła sztuki jest to, żeby ono też człowieka w jakiś sposób też zainteresowało, zaintrygowało, żeby się zatrzymał i zastanowił się, co artysta miał rzeczywiście na myśli. To uprowadzanie, widzę, że bardzo dużo osób się zgromadziło. Jak kilka lat temu zaczynaliśmy tego typu uprowadzania, to one nie były jeszcze takie popularne. I pamiętam też jedną wystawę też z udziałem pana Janusza Janczego między innymi, jeszcze jak byliśmy na dworcu, gdzie na uprowadzanie przyszło 6 artystów, takich właśnie dużych facetów, chyba 2-metrowych. Przyszła jedna filigranowa, prawda, pani, która właśnie chciała się coś dowiedzieć na temat tych ziemi. Była sytuacja dosyć komiczna, bo ci artyści wyglądali jak ochroniarze, że tak chodzili za tą artystką, żeby nie chcieli z tej galerii wypuścić, po prostu na siłę opowiadali im, co chcieli, będą przez te dzieła sobie pokazać. Także zdarzają się też takie rzeczy. No, zdarza się też, że nie będzie na odprowadzenia, ale to sami się tutaj odprowadzamy. Tradycją właśnie jest taką, że jeżeli są artyści, to każdy coś nam mówi o swoim dziele, można zadać pytania. Ja myślę, że teraz nie będę się wymarzał, tylko przekażę tutaj Nestorowi tarnowskich artystów, panu Jackowi Janickiemu na chwilkę telefon. On przekaże z kolei kolejnej osobie, może według klucza wieku, może doświadczenia, może widzi mi się. Tylko nie wiem, o czym będę mówił. No, od początku. Tu jest praca pana Jacka. Chciałem państwa przywitać w wspaniałej wystawie. I
zaczynam jako pierwszy, sam nie wiem o czym. Mam mówić, zupełnie całe życie interesuję się grafiką. Całe życie robiłem pejzaż. Z architekturą było zawsze gorzej, bo to ich perspektywa wchodziła w tym życie. A w XXI wieku stwierdziłem, że trzeba iść z postępem i pokazać, że ten stetryczały artysta, który się chce zwać artystą, potrafi trochę w sobie mieć nowoczesności. Nie jest to sztuka wbrew pozorom bardzo prosta, bo odbiorca przychodzi i mówi, a co on tam walnął, cztery kreski i każe nam to podziwiać. No niestety, każdy z twórców, nawet te cztery kreski, to on to robi w przemyślany sposób. Ja stwierdziłem, że komputer teraz nie tylko potrafi wysłać w kosmos, ale potrafi trochę i moją ręką pokierować. Znaczy mózgiem to raczej nie pokierował, ale ręką. I to są pierwsze moje takie dywagacje komputerowe, gdzie najpierw sobie wymyśliłem, co chcę zrobić, czyli zrobiłem odwrotnie. Pomyślałem o kobiecie czytającej, no i spróbowałem to unowocześnić. A czy wyszedł dodatkowy efekt tego, to później dopiero zobaczyłem, jak się oprawi i się ogląda obrazek z dużej odległości, to mi wyszedł duch tej kobiety czytającej. Czyli ta biała plama to jest jej duch. I to jeszcze uśmiechnięty do tego. Także zrobiłem już ponad 30 tego typu prac. Mam nadzieję, że jeszcze spróbuję gdzieś to w jakiejś galerii pokazać, że da się stworzyć nową sztukę i tak powinno być. Każdy artysta ma swój styl, bo całe życie wypracowuje ten styl. I w związku z tym można doprowadzić do tego, żeby zacząć zmieniać się. Tyle. Życzę miłych wrażeń przy oglądaniu nie tylko moich prac. Chcę jeszcze pochwalić, że wspaniała rzecz się dzieje, bo młodzi twórcy są na bardzo wysokim poziomie tutaj na tej wystawie. Dziękuję serdecznie. I może teraz właśnie zrobię taki numer, że pójdę do młodego pokolenia, niech coś powie. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam Państwa. Zostałem wywołany, choć nie spodziewałem się. Nazywam się Tomasz Głowacz. Pan Jacek jest moim byłym nauczycielem malarstwa swastyka. W ogóle witam bardzo serdecznie moich kolegów z pracy. Co by tu powiedzieć więcej? Mój obraz znajduje się tam w rogu. Jest to obraz olejny namalowany na plenerze ogólnopolskim, którego byłem kierownikiem. Przedstawia dwór wieżowie. W sumie to na co dzień się zajmuję konserwacją zabytków. Z wykształcenia jestem konserwatorem, obecnie uczę w Policjalnym Zawodowym Studium Plastycznym w Tarnowie renowacji detalu architektonicznego. Natomiast jeżeli chodzi o malarstwo, to jest taka moja kula u nogi, która się toczy całe życie za mną. W sumie ciężka, ale piękna. Uprawiam malarstwo w plenerze, ponieważ muszę sobie wyrwać czas na to, żeby o wszystkim zapomnieć, o pracy, o szkole, o firmie, żeby móc oddać się tej pasji. Dlatego kocham pracę w plenerze. Dałem ten obraz na wystawę z 2015 roku, ponieważ nowsze obrazy w tej chwili znajdują się na wystawie na Słowacji. To jest tam plenerowa wystawa malarstwa z Wenecji. Co mogę więcej powiedzieć? Bardzo cieszę się, że mój obraz jest wyeksponowany przy pracy mojej mistrzyni, pani profesor Szafrańskiej.
Nie wiem, czy jest, ale serdecznie pozdrawiam za cały wkład w sumie w moją wrażliwość twórczą. No jestem zaszczycony, że mogę brać udział w takiej wystawie z osobami, które kształtują nasze środowisko w Tarnowie. Bardzo bliski jest mi Witek Pazera, który też z Elą Pazera prowadzą zajęcia, gdzie tak naprawdę zaczynałem dawno, dawno temu. Dziękuję raz jeszcze i teraz może złamię troszkę klucz, który pan Jacek zaproponował i dla odmiany poproszę pana Fleszara, jeżeli można. Dziękuję panu bardzo. Witam państwa serdecznie na oprowadzaniu przez artystów po wystawie. Ja akurat tutaj reprezentuję trochę córkę i żonę, których nie ma, także mogę krótko powiedzieć, że znajdują się tutaj nasze prace, ale chciałem powiedzieć też o pewnej tradycji, która zawsze wynikała z salonu. Salon zawsze był częścią Związku Artystów Plastyków. Niestety nie mamy już Związku Artystów Plastyków w Tarnowie i przejęło to BWA, jakby tą wystawę. I dobrze poniekąd, że tyle artystów chce pokazywać i że są. I z tego trzeba się cieszyć, że ludzie chcą malować w tych trudnych czasach, ale może przez to te czasy kiedyś będą lepsze. Także tutaj może Ola, może to ty coś. Dzień dobry. To jest obraz pana profesora. Aleksandra Zubaben. Ja przede wszystkim może nie zacznę od siebie, ale zacznę od tego, że chcę pogratulować serdecznie moim studentom, którzy się tutaj też znaleźli, z AKM i Gajczyk i Pogrodzin, też bardzo się cieszę. A jeśli chodzi o moją pracę, to jest ona tutaj w towarzystwie Jacka i w towarzystwie zdobywcy pierwszej nagrody. Praca jest inspirowana i właściwie taka spowodowana fascynacją, moją fascynacją strukturami pejzażu, natury, więc taki jakby wycinek tego pejzażu zanotowany, a też z tą strukturą nawiązuje troszkę do tkaniny i tak zaczęłam trochę łączyć jakby te dwie moje pasje, malarstwo i tkaninę, posiłkując się jakby charakterem tkaniny, splotem tkaniny, stąd taki rysunek, jakby troszeczkę z gestu wynikający, połączeniem takiego malarskich jakichś fascynacji i tkackich, ale generalnie wynikających z pejzażu. Dobrze. Bardzo dziękuję, to teraz poproszę Beatkę Janinger. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja chciałam powiedzieć, że w tym roku w ogóle zadebiutowałam, jeżeli chodzi o wystawy i miałam pierwszą moją taką indywidualną wystawę w bibliotece. I w związku z tym, że jakby BWA otwarło się na młodych ludzi, postanowiłam wysłać zgłoszenie, dostałam się niespodziewanie. I oto tutaj mój obraz jest autoportret, który został namalowany w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ jakby tworzenie w pełni radości to nie jest taki do końca jakby mój cel i nie jest to coś, co mnie, radość jakby mnie nie inspiruje. Bardziej zabieram się za sztukę czy za malowanie wtedy, kiedy mam jakiś taki gorszy okres, co chyba, nie wiem, być może widać na tym obrazie. Ponieważ namalowałam go bardzo w takim bardzo trudnym momencie mojego życia, bo po 15 latach odnalazł się mój ojciec, którego nie było od po prostu maleńkiego i nie wiedzieliśmy całą rodziną w ogóle, gdzie on się znajduje. I po prostu w październiku nagle ja się dowiedziałam, że on jednak żyje i że jest i to było bardzo dla mnie trudne. Bardzo trudno było się mi z tym rozprawić, a dzięki malowaniu też jakby trochę wychodziłam na prostą i się z tego otrząsałam, z tego szoku i z tego wydarzenia. Także nie wiem, czy to jest w tym obrazie, ale no to są takie moje emocje, które wtedy przeżywałam. I właściwie to chciałam bardzo podziękować tutaj wszystkim pracownikom i pani Ewie Łączyńskiej. Widzę, że mógł się tutaj mój obraz znaleźć, mimo że może jeszcze nie jestem takim bardzo doświadczoną artystką. Także dziękuję bardzo i nie wiem, kto tutaj jeszcze z państwa wystawia, także nie wiem, zapraszam kogoś jednego. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Małgorzata Cichoń. Jestem artystą pracującym w kilku szkołach, m.in. w liceum plastycznym, uczę m.in. wiedzę o kulturze
Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Moja praca nie znajduje się w tym pomieszczeniu, tylko w tym troszeczkę mniejszym. Zatytułowana jest Rezurekcja. Co to takiego rezurekcja? To po prostu zmartwychwstanie. Po wielu ostatnio rozmowach z młodymi ludźmi, którzy interesują się historią i bardzo chcą wiedzieć w zasadzie, jakie mamy początki, kim jesteśmy dokładnie, właśnie postanowiłam coś takiego zilustrować. Tak? Zastanawiałam się nad tym, gdybyśmy mieli wspólnie wybrać jakieś nasze wyjątkowe cechy, to co to by było? Doszłam do wniosku, że w zasadzie chyba umiejętność walki i odradzania się. Czyli Polacy potrafią niejako na nowo zmartwychwstać, gdy coś złego się dzieje. Między innymi wmalowałam tam w sposób abstrakcyjny ruiny miast. Poświęcam ten obraz między innymi pamięci tym, którzy kiedyś oddali zdrowie i życie za ten teren. Pamiętam takie sytuacje, gdy wyjątkowi ludzie chcieli, byli gotowi całować niemalże każdą grudkę ziemi, bo twierdzili, że właśnie przesiąknięta jest krwią Polaków. No, przy okazji zastanawiałam się nad tym, jacy my w tej chwili jesteśmy, tak? Czyli ludzie, którzy tak naprawdę znów momentami czują się zagrożeni. I cokolwiek się stanie, wiemy jedno, że na pewno się odrodzimy. Dziękuję. Proszę następną osobę w takim razie. No nic, Piotrze, oddaję. No to chciałbym Państwa pożegnać.